Koma to komórka. Miasto to Warszawa. Miasto w Komie to festiwal filmu z komórki. Jedyny taki program. Może zacznę od tego, że przyznam od razu komórkę Nokia N93 i tę właśnie komórkę, która jest kamerofonem, która kręci filmy sama niemalże, która ma po prostu mechanizm do tego, żeby być kamerą, a nie tylko telefonem. Ma naprawdę ogromne możliwości. Tę komórkę otrzymuje Marek Sadowski za film Hotel Warszawa, za film, który uznaliście za najlepszy film poprzedniej edycji Miasto w Komie. Takie komórki przyznaję za każdym razem ludziom, którzy zdecydowali się wysłać do Miasta w Komie swoje filmy. Mamy dzisiaj specyficzny sukces, bardzo specjalny moment w Miasto w Komie, ponieważ zostało wykonane podwójne salto do tyłu filmowe, czyli został wykonany film pod tytułem Drogowskaz przez Radka Śniadowskiego, który jest reżyserem tego filmu. I jest to odpowiedź na film jego brata pod tytułem Palma de Gola, który jak do tej pory jest najgłośniejszym naszym filmem w Mieście w Komie, bo jest to film, który został przez was oceniony najwyżej. O czym jest film Drogowskaz? Powiem krótko. Mój film, który nakręciłem, Drogowskaz, pokazuje prosto podróż miejską. Jest prosto pewne miejsce w Warszawie, które nie wszyscy znają tak naprawdę, i chciałem pokazać właśnie symbolika tego miejsca w różnych miejscach po prostu Europy, i po prostu, że tę rzecz, po prostu tą symbolikę można odnaleźć w Warszawie, i to chciałem właśnie pokazać. A więc zapraszam, Radek Śniadowski, odpowiedź na film brata Marcina Śniadowskiego pod tytułem Palma de Gola, a teraz film Radka pod tytułem Drogowskaz. Warszawy. To jest jedyny powód, dla którego nie lubię Warszawy. To są właśnie korki. Dlatego zazwyczaj używam skutera albo roweru. W sumie jeszcze częściej roweru, dlatego że można polecieć czasami na czerwonych światłach.
prosto w komie. Miejską kulturą, która się zakorzeniła w Warszawie, jest breakdance i mamy dzisiaj b-boya, filmowca, komórkowca, który zdecydował się zrobić swój film o breakdance'ie przy okazji imprezy, która miała miejsce w Warszawie. Zorganizowanej przez tancerzy breakdance. Jaka to była impreza? Warsaw Challenge 2007. Na czym polega ta impreza? No, na wyłonieniu najlepszej ekipy, no, w Europie nawet, bo przyjeżdżają ekipy z wszystkich państw okolicznych mniej więcej. Nawet z Kanady, ze Stanów. Co cię skłoniło do tego, żeby zrobić film o breaku? No to, że sam w tym już 6 lat siedzę i bardzo mnie to interesuje, jest to częścią mojego życia i warto to uwiecznić po prostu, żeby pokazać kogoś, kto coś robi ze swoim ciałem i się pokazuje, prawda? Krzysiek Sobolewski ze Szczytna przyjechał do Warszawy, nakręcił imprezę breakową w Warszawie i odpowiedział na nasz apel Miasta w Komie, postanowił tutaj pokazać swój film z komórki. No i my dzisiaj tu w Mieście w Komie spełniamy jego życzenie i miejmy nadzieję, że wygrasz, Krzysiek, komórkę Nokia N93i, którą wygrywają tutaj najlepsze filmy. Zawsze w programie są dwa filmy, z których jeden zostanie nagrodzony. Być może to będzie twój, a więc Zakręcony taniec, Krzysiek Sobolewski. Proszę uprzejmie, Miasto w Komie. Dzisiejszy program Miasto w Komie już się kończy. Chciałem tylko przekazać ważny komunikat. Jeżeli nie potraficie zmontować filmu, my możemy wam w tym pomóc. Są ludzie, młodzi montażyści, którzy jeszcze nie weszli w życie zawodowe, którzy chcą pracować na potrzeby programu Miasto w Komie i oni wam pomogą w zmontowaniu filmu. Wy musicie tylko nakręcić zdjęcia i mieć niezły pomysł. A więc tym ważnym komunikatem chciałem zakończyć Miasto w Komie. Przysyłajcie filmy, bądź przysyłajcie materiały zdjęciowe, dawajcie do nas po prostu sygnał. A mail miastowkomie@waw.tvp.pl jest dostępny cały czas i dawajcie znaki. Oprócz tego strona internetowa www.miastowkomie.pl także czeka na wasze filmy i na wasze zgłoszenia. Pamiętajcie, każdy autor filmu, który jest wybrany przez widzów Miasta w Komie, jeden z dwóch w odcinku, dostaje komórkę Nokia N93i.